Zaczęliśmy łapać miliony osłon w Anglii i zaczęło już naprawdę to fajnie wyglądać. Potem to zaniechaliśmy, to był nasz błąd. No ale zaczęło się TVN Turbo i już trzeba było poświęcić tutaj bardziej jakby uwagę. Czy to była dobra decyzja? Chyba nie. Wiem, że brakowało pieniędzy na jedzenie. Ty, mając 13-12 lat, szukałeś pracy, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że człowiek głodny jest zdolny do wszystkiego. A dziś? Pamiętasz pierwsze auto, jakie rozbiłeś? Dziś moim gościem będzie Rafał Collins. Zaczynał od zmywania garnków w restauracji, handlował komputerami, a dzięki uporowi i ciężkiej pracy stworzył z bratem znaną na całym świecie firmę, której już nie ma. Co czuje człowiek, który w Katarze rozbija McLarena? Zapraszam na kurs. Rafał, czy będąc dzieckiem miałeś nad łóżkiem plakat z samochodem? Powiem, że nie, miałeś trudne dzieciństwo. Miałem plakat Eminema. O! A propos trudnego dzieciństwa, to jeszcze był Eminem w jego prime. Tak, miałem plakat Eminema, miałem plakat Bumfunk MCs. Zakładam, że wszyscy mieli. Miałeś bardzo trudne dzieciństwo i zastanawiałem się właśnie, czy miałeś ten plakat nad łóżkiem, czy nawet tego nie było, bo wiem, że brakowało pieniędzy na jedzenie. Ty, mając 13-12 lat, szukałeś pracy, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że człowiek głodny jest zdolny do wszystkiego. A dziś stać Ciebie na to, by spełniać marzenia innych. Bo pomagasz też ludziom. Bardzo często łapię się na tym, jak bardzo mocno nie doceniam tego, jak jest dobrze i wiesz... No tak jest, no nie ma co ukrywać. Też mam dużo dla siebie sam szacunku za to, że to wszystko, co się udało, a nie jestem tutaj... Znaczy, w porównaniu do tego, gdzie startowaliśmy, a gdzie jesteśmy, to może ktoś powie, że jest to sukces, spektakularny wynik, ale znam kolegów, co mają naprawdę spektakularne wyniki i ciężko się porównywać. Ale czy wszyscy mieli tak trudny start jak ty razem akurat z Gregiem? Ci, o których mówię, to raczej nie. No właśnie. Ale to chciałem powiedzieć, jestem dumny, że udało się do tego wszystkiego jakoś dojść i ciągle sobie spoglądam w lustro i się nie wstydzę za bardzo swoich czynów. Nie? Miałem bardzo wiele dziwnych propozycji jeszcze w Londynie. No, biznes motoryzacyjny też, to oklejanie samochodów wiązało się z tym, że mieliśmy klientów wszelakiej maści. To byli prawnicy, celebryci, ale byli też ludzie, którzy zajmowali się nie do końca legalnymi rzeczami, ale oni byli właścicielami Lamborghini, Ferrari, więc przyjeżdżali sobie je tuningować. Więc siłą rzeczy takich ludzi też się poznało i też nieraz pewne propozycje padały. I nigdy nie byłem na tyle głupi, mając takie 20 lat, gdzie... Wiesz, jak jest, taki nastolatek, który też nigdy nic nie miał, nagle mówisz, o, szybka kasa, coś tam, łatwo się skusić. I bardzo jestem dumny z tego, że nigdy tego nie zrobiłem ani Greg i nie poszliśmy po łatwe pieniądze i naprawdę żeśmy ciężko zapieprzali na to wszystko z dnia na dzień i mieliśmy ogromną wiarę, że to się uda, bo ja pamiętam taki dzień, że był drugi dzień świąt bożonarodzeniowych, zostało nam 20 funtów, więc stwierdziliśmy z Grzeszkiem, że skoro są święta, no to trzeba kupić farbę i pomalować podłogę w garażu, bo ona zdąży wysnąć, póki jest zamknięte. Nie mieliśmy pomysłu, żeby pójść sobie kupić sześciopaka i pograć w Xboxa. I pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy farbę, malowaliśmy podłogę drugi dzień świąt i w ogóle nam to nie przeszkadzało. To była dla nas normalna rzecz, że jest to jeden z malutkich tych kroczków, które trzeba pokonać do tego, żeby później z tego coś było, bo jak przyjedzie klient, zobaczy ładny garaż, ładną podłogę, też to będzie ładnie wyglądało. Ile miałeś lat, kiedy wyjechałeś do Londynu? W wieku 16 lat wyjechałem najpierw do Włoch. Tam pracowałem w restauracji około 2-3 miesiące. Bardzo ciężkie prace, po 16 godzin dziennie na zmywaku, bardzo, bardzo ciężka praca. A w wieku 17 lat, równo w mojej pierwszej urodziny, zacząłem pracę już na zmywaku w Londynie. Okej, a kiedy pojawiły się samochody w Twojej pracy, w Twoim życiu? W
20 lat może miałem, 19. Ja w ogóle nigdy nie chciałem tego robić z moim bratem. To był jeden wielki przypadek. To też jest tak, może mam już to dzisiaj lekkość powiedzenia tego, bo już nie jestem w branży, że tak powiem, ale ja nigdy jakoś tak specjalnie, to nie było moje największe hobby, jeśli chodzi o samochody, o motoryzację. Tak, tak. Greg w tym się bardziej, że tak powiem, on lubi driftować, on kupuje sobie jakieś te Subaru, kupuje jakieś takie rzeczy. Śmiga na co dzień Corvettą. Tak, śmiga sobie Corvettą, ja nie mam takich... No nie, ty tylko CLS-em AMG, tak? To jest akurat moje Sylwii samochód, ja gdzieś tam poluję teraz, właśnie sprzedałem swój, zobaczymy co kupię następnego, na pewno będzie to, w sumie nie wiem, albo będzie mega sportowy samochód, tylko mam dwójkę synów i nie chciałbym mieć takiego auta, w którym muszę wybierać, z którym dzisiaj jadę, albo którego biorę ze szkoły. Zaraz synowie podrosną, wiesz, sami będą jeździć. Ja tak się śmiałem kiedyś, że jakby oni podrośli i otworzyli firmę tuningującą, no to mieliby firmę braci Collins, która tuninguje samochody, wiesz, to byłaby fajna klamra. Rzeczywiście. Rafał, to co 20 lat z kawałkiem miałeś, kiedy pojawiły się samochody i to właśnie od razu było oklejanie aut? Tak, tak. Ja miałem wtedy, to był taki moment, w którym ja miałem sklepy z komputerami. Miałem 3 sklepy z komputerami w Londynie. Wow. Budowlankę prowadził Greg i ja siedząc w tym sklepie, naprawiając te laptopy, widziałem po prostu w niemieckiej telewizji taki program, jakby, wiesz, nic nie rozumiałem, ale widziałem dole kwoty, 1000 euro, 2000 euro, 3 dni, tyle informacji mi wystarczyło, żeby się tym zainteresować i zgłębić ten biznes. Pamiętajmy, że to były naprawdę pierwsze takie momenty oklejania samochodów. Ja pamiętam, kiedy musiałem chodzić po Londynie i tłumaczyć ludziom, że istnieje tak coś jak folia i ją można okleić samochód i to się trzyma. To jeszcze nie było w ogóle spoparyzowane, a my byliśmy drugą firmą w Londynie, która to otworzyła. Więc niesamowite. Naprawdę ciężko być drugim czymkolwiek w Londynie, bo tam jest wszystko. Tak. Mieliśmy też ten head start, ale z drugiej strony też mieliśmy bardzo niewyedukowane społeczeństwo, wąską grupę odbiorców, ponieważ jakby ludzie jeszcze nie byli świadomi, że możesz zmienić sobie kolor samochodu w kilka dni i potem to zdjąć i w ogóle nie ma śladu. No to brzmiało jak abstrakcja wtedy. Można powiedzieć, że wy nagrywaliście na YouTube'a, zanim YouTube zyskał aż tak bardzo mocno na popularności w naszym kraju. Wszyscy wiemy, jakie są realia YouTube'a, YouTuberzy z tego zarabiają i jest fajnie. Ale to był moment, w którym YouTube chciał się wypromować. To w ogóle brzmi jakby dziwnie. YouTube chciał się wypromować. I YouTube zgłosił się do firmy produkującej filmy, jakieś seriale, to jakieś production company, żeby znaleźli jakiś content, który można by nagrywać i YouTube opłacał production company, żeby przyjeżdżała do nas nagrywać. My nie mieliśmy płacone, ale jakby opłacał operatorów, montaż, wszystko, żeby rozkręcić ten kanał, który my tam rozkręciliśmy i zaczęliśmy łapać miliony odsłon w Anglii. I zaczęło już naprawdę to fajnie wyglądać. Potem to zaniechaliśmy, to był nasz błąd. No ale zaczęło się TVN Turbo i już trzeba było poświęcić tutaj bardziej jakby uwagę. Czy to była dobra decyzja? Chyba nie. Tak? Chyba nie. Z perspektywy czasu? Z perspektywy czasu myślę, że gdybyśmy nagrywali content na YouTube'a w UK w tak wczesnym etapie, kiedy tego wszystkiego jeszcze nie było, to dzisiaj... Mielibyście tak? Stawki, jakie są, wszyscy wiemy, wszędzie, tu i tu, więc już nie wchodząc w szczegóły, myślę, że tam byłoby lepiej. Ale wiesz, to była fajna przygoda chyba w TVN Turbo, tak? Bo myślę, że gdyby... nie TVN Turbo, to tak dużo osób w Polsce by Was nie znało. Oczywiście, że tak. Przygoda, no właśnie to było fajne w motoryzacji, że te wszystkie te programy, to wszystko, co się działo powiedzmy między 20 a 30 rokiem życia, że one nie były dla mnie pracą, tylko przygodą. Tu gdzieś poleciliśmy na Mauritius, to byliśmy w Katarze, tu takie, tu Ferrari, tu Bugatti, tu coś tam, tu coś się dzieje, tu jakaś popularność się zaczęła. Ludzie pisali na początku nie najlepsze komentarze, ale potem już to się jakoś też uregulowało, bo... Wiesz, na początku, ludzie tacy są. Znaczy na początku mieliśmy dużo hejtu, bo ludzie zakładali, że po prostu dwóch gugusiów sobie bawi się za pieniądze rodziców i tak dalej i jeszcze się lansują i wiesz, i gdzieś tam... Dopiero potem ludzie poznali prawdę, że po prostu my żeśmy na to wszystko ciężko pracowali i wydaje mi się, że ludzie też to poniekąd docenili. Wiesz, nie chcę mówić, że... Nie chcieliście się chwalić, bo nie mieliście czym, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wy od razu nie mówiliście, jaki był wasz początek, jaki wy mieliście trudny start. Być może to się wzięło właśnie z tego. Tak, no bo to też nie jest coś, wiesz, bo to nie jest coś, czym... To trudno jest to sobie wyobrazić, tak? Nagle dwóch braci wyjeżdża do Wielkiej Brytanii i nagle oklejają samochody gwiazdą muzyki, gwiazdą świata sportu. No to jest, wiesz, trudno jest to uwierzyć, nawet dziś, tak? Gdzie dziś jest... dużo łatwiej uwierzyć w wiele rzeczy, to i tak trudno jest to sobie wyobrazić, że dwóch
Polaków ze Śląska, dwóch braci, wyjeżdża i robi światowy biznes. Mamy wielu Polaków, którzy osiągnęli wielki, wielki światowy sukces i też zaczynali od zera. I wydaje mi się, że po prostu mamy taką cechę narodową, że za bardzo mało doceniamy siebie nawzajem, za bardzo mało siebie promujemy. Mamy taki problem też z tym, żeby o tym sukcesie otwarcie mówić, czy on jest mały, czy większy. No jakieś powiedziałem, jeżeli skończyłbym po prostu, nie wiem, w Legnicy, w jakiejkolwiek innej legalnej pracy, to już byłby dla mnie sukces. A wszystko, co się wydarzyło ponad to, to już jest po prostu taki bonus i ręka Boga, która gdzieś tam na pewno nad nami czuwa. Pamiętasz pierwsze auto, jakie rozbiłeś? Chyba wiem, o czym mówisz. To jakaś sytuacja, jak ze snu. Prawie zginąłem przez własną głupotę i jeszcze zabiłem drugiego człowieka. To było w Katarze podczas nagrywania odjazdowych bryg braci Collins, McLaren 650S. Jechaliśmy, kręciliśmy zdjęcia. Syn premiera Kataru siedzi obok mnie, bez pasów, dach otwarty. Jeździmy koło Kępińskiego. Ja mieszkałem tam w tej okolicy wtedy, więc ja byłem przekonany, po prostu mi się pomyliły ulice. Byłem przekonany, że jak wyjadę za zakrętu, to tam dalej jest trasa. Okazało się, że ja wjeżdżam za zakrętu, tam nie ma trasy, jest rondo, hamowanie obróciło nas, dzięki Bogu nie dochowaliśmy, mimo że uderzyliśmy bokiem w krawężnik i nam wyrwało dwa koła. Więc no, więcej szczęścia na pewno niż rozumu. Od tamtej pory już nigdy w życiu nie jeżdżę tak jak jeździłem, zacząłem dużo bardziej szanować tą prędkość i zrozumiałem, że wypadek to jest po prostu... O, już teraz jest wypadek, to nie jest tak. Zawsze sobie tak ustalałem w głowie, że jak będzie wypadek, to chciałbym zachować zimną krew i jakby jeszcze zapamiętać, żeby zaciągnąć ręcznik, czy to zrobić. A to naprawdę tak nie działa. To się nie da. Nie ma tego czasu, więc no, dało mi to dużo do myślenia i mam nadzieję, że to, co się wydarzyło i ten film, który wtedy nagrałem, też jakieś tam dobre odsłony złapał i to, co teraz mówię, będzie przestrogą dla wszystkich tych ludzi, którzy uważają, że jazda samochodem to jest zabawa. Ta firma jeszcze istnieje? Prestige Wrap? Nie. Nie, już właśnie nie istnieje, bo sprawdzałem waszego Instagrama, wasze mety społecznościowe. No tam się już nic nie dzieje od 40 tygodni, czyli od roku mniej więcej. Czas. Zresztą pewnie jak obserwujesz Instagrama, no widzisz, że mimo wszystko jesteśmy bardzo zajęci. To motoryzacja to była piękna część mojego życia. Mam wrażenie, że jesteś bardziej zajęty niż Greg. Biznesowo, na pewno. Być może teraz tak, to też jakby są wahania, ale... no to gdyby nie motoryzacja i gdyby nie to wszystko, co się wydarzyło, wiele rzeczy fajnych by się nie wydarzyło w moim życiu, nie byłbym tym, kim jestem i zawsze będę miał wobec tego, wobec tej branży wielki, wielki sentyment. Też wydaje mi się, może to trochę nieskromnie zabrzmi, że udało nam się spopularyzować samo to oklejanie i taki tuning w Polsce i że byliśmy tacy może pierwsi też i jednym się to podobało bardziej, drugim mniej, ale gdzieś ta branża została, w cudzysłowie, może nie stworzona, ale mam wrażenie, że byliśmy jej jakby taką dużą, dużą częścią na początku bynajmniej. Najtrudniejsze auto do oklejania? Pagani Huayra albo G-Wagon. Dlaczego? G-Wagon składa się z bardzo wielu elementów, jest topornym samochodem. Mimo tego, że te elementy są płaskie, wydawałoby się, że są proste do oklejenia, ale jest i po prostu bardzo duża ilość i rozkładania i składania. A jeśli chodzi o Huayra, no to problem polega na tym, że w tego typu samochodzie każda śrubka, każda podkładka jest numerowana, musi wrócić w to samo miejsce. Lusterek nie da się ściągnąć, mieliśmy bardzo ogromny problem z lusterkami. W ogóle kilka tylko osób w Londynie potrafiło te lusterka zdemontować z samochodu. Potem byliśmy jednym z nich, to potem przyjeżdżały już Huayry, które tylko jakby chciały lusterka mieć zdjęte, bo potrzebowały zmienić body, czy zderzak, czy splitter, czy jakkolwiek. Więc tak, z tych powodów te dwa auto. CLS to jedyne auto, jakie w tym momencie posiadasz? Nie, ale jakby wiem, do czego to pytanie dąży, nie chciałbym się... Nie chcesz się chwalić. Nie, to ja już też troszkę z tego wyrosłem. Ale wiesz, no dużo osób w Polsce już ma Rollsa, nie? To dobrze. Rafał, najwyższy mandat, jaki otrzymałeś, to była Polska, Wielka Brytania, czy może Zjednoczone Emiraty? Tutaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, coś, czego jestem bardzo dumny, nigdy nie otrzymałem w życiu ani jednego punktu karnego. Mandaty za parkowanie, tak, w Anglii, nałogowo. To się zdarza. Ale nigdy nie otrzymałem punktu karnego. A dużo zawdzięczam temu wypadkowi w McLarenie. I nie ukrywam też, w Polsce kilka razy, pewnie gdyby nie TVN Turbo, to bym wyłapał taki mandat. Okej, czyli jednak gdzieś tam policja przymknęła oko na... Tak.
ale ładną, znaną twarz z telewizji. Finalnie z tą ładną to bym polemizował, ale... Ale na pewno dobrze ci patrzy z oczu. A to go nie wiem, to już nie, nigdy nie widziałem. Nie patrzysz w lustro, chociaż jak układasz włosy. Najdalsza podróż za sterami samochodu? Polska, Anglia. Mhm. Londyn, Legnica. Okej, okay. A pierwsze twoje auto? Seat Inca. O, pamiętam taki samochód. Seat Inca, no wtedy robiłem budowlankę. Seat Inca bez hamulców. Idealny samochód dla budowlańca. Tak, Seat Inca bez hamulców. To jest samochód, który w ogóle kupiłem na krechę od znajomego mechanika i powiedziałem do niego, jutro rano od ciebie wezmę ten samochód, zapłacę ci jutro wieczorem, tylko klient musi widzieć, że przyjeżdżamy z narzędziami, mamy auto, jesteśmy poważni. I przyjechaliśmy, rozłożyliśmy narzędzie, wykonaliśmy pierwszy dzień pracy, wzięliśmy pieniądze, pojechaliśmy, zapłaciliśmy za auto. A pierwsze auto marzeń? Maserati Gran Turismo. Ja naprawdę bardzo kochałem ten samochód. W sumie Porsche 19 też była ok. Znaczy ok, to teraz to się zawsze było ok. Była ok, jak nie było rodziny. Potem Sylwia moja powiedziała, musimy 19 sprzedać, no bo jestem w ciąży, sobie jakieś auto rodzinne i w tym momencie od razu wymyśliłem Maserati Gran Turismo jako rodzinny samochód, ponieważ to auto wbrew pozorom jest bardzo wygodne, ma dużo miejsca z tyłu. Ono daje ci i takiego sportowego pazura, ale daje też ci komfort jazdy. To jest auto, w którym nie miałbym problemu pojechać na dłuższą trasę i nigdy nie miałem. I miałem dwa te samochody. Kiedy wróciłem do Polski, wróciłem z Anglikiem, z kierownicą po prawej stronie. Sprzedałem go w Anglii i kupiłem w Polsce drugie takie same. Ten sam samochód, ten sam model, tylko już z kierownicą po lewej stronie i też go miałem wiele lat. Migasz tylko samochodami, czy może masz też prawo jazdy na przykład na motocykle, albo kiedykolwiek próbowałeś sił za sterami jedno śladu? Wiesz, w Wielkiej Brytanii to bardzo popularne. Tak, ale ja się zawsze bałem motocykli. Okej. Okay. Po prostu się boję zdrowia. Uważam, że... Nie wiem, to nie dla mnie może. Posiadam quada takiego rekreacyjnego w domu i mam patent motorowodny. Tak, no bo mieszkasz w takiej okolicy, gdzie masz blisko to dużego zbiornika wodnego. To prawda. Rafał, powiedz mi, za co cenisz motoryzację? Czy za to, że pomogła ci mimo wszystko być tu, gdzie jesteś teraz? Czy może jeszcze jest coś innego? Bo to prawda, że ta motoryzacja ci pomogła. Oczywiście to jest twoja zasługa w największej mierze, ale no przez tą motoryzację gdzieś tak, że tak powiem, żeby to źle nie zabrzmiało, wypłynąłeś jeszcze bardziej. To też nie jest tak, że to jest nasza zasługa, bo pamiętajmy coś, co często się bagatelizuje i o tym się nie mówi, ale to wszystko naprawdę jest zasługa tych widzów, którzy siedzą i to oglądają, bo zdjęliby nas z anteny po pierwszej serii w TVN-ie i by się nikt dwa razy nie zastanawiał, no bo wiadomo, że tak działa firma i tak też jakby musi mieć. Tak, ale wy potrafili się stworzyć show. Podobno. To było show, to było coś, czego wcześniej moim zdaniem w TVN Turbo nie było. Ja też tak uważam i mieliśmy duże trudności, żeby tego typu format przepchać, bo na początku w stacji też nie było wielkiego przekonania do takiej motoryzacji na luźno, do takiej motoryzacji z przymrużeniem oka, do takiej motoryzacji, gdzie nagle dwóch braci się tam szarpie, bije, że są kłótnie. I na pierwszym spotkaniu, zresztą pisałem o tym książce, i szef TVN Turbo powiedział, że on bardzo mu zależy, żebyśmy opowiadali dobrze w tym programie o tym, jakie to są zderzaki, skąd one są, jakie się robi. No, a potem produkt, jaki otrzymał, był trochę inny, ale też wydaje mi się, że to się przyjęło. I też, że to rozpoczęło być może w Polsce, nie wiem, to ty pewnie będziesz wiedział lepiej ze swojej perspektywy, może nie modę na tego typu programy, ale poszerzyło trochę horyzonty, że jednak ludzie tak wyszli z tych ram takich stricte motoryzacyjnych. Więcej luzu pojawiło się w tym świecie motoryzacji i świecie telewizji, bo to bardzo mi miło. Pokonaliście pewną barierę, tak, która otworzyła bramę innym. O, może tak bym powiedział. To bardzo miło, to bardzo miło. Ale bardzo wiesz co? Miło, że się udało i że ktoś to zauważa. Ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Nie widzieliśmy się parę lat, wy doroślałeś. Dużo ludzi mi to mówi ostatnio, ale to pewnie odkąd przyjąłem Zagłębie Sosnowiec. To tak szybko można. Muszę powiedzieć, że jesteś punktualnym gościem. To, mało ludzi podejrzewa mnie o punktualność, tych, którzy mnie znają, także bardzo mi miło. Wiesz, to jest nawiązanie do zegarków. No, widzisz, nie zaczaiłem tego. A chciałeś, żeby twoje zegarki były sprzedawane pod marką Collins? Nie, znaczy, wiesz co... Dużo było pomysłów. Był pomysł, żeby nazwać zegarki Legnica, bo po angielsku czytałoby się Legnica. No i to jest wiadomo moje rodzinne miasto. Tak. I bardzo długo zastanawialiśmy się, jaką nazwę wybrać. No jednak Tizmo jest o tyle lepsze, że składa się, że jest to jakby skrót od Time is Money, więc jakby dało nam to od razu też slogan i więcej możliwości takich czyste, stricte marketingowych, kontentowych.
I też wpada w ucho, wydaje mi się, i jest ta nazwa taka całkiem fajna. Twoje zegarki nosi m.in. Al Pacino i papież Franciszek. I czy oni mają ten sam model? Nie, Sony? Ale to, czy papież nosi mój zegarek, to też bym tam jednak do tego podchodził z pewną dozą rezerwy. Na pewno jest właścicielem mojego zegarka, na pewno mu się bardzo ten zegarek podoba. Nawet wysłał nam potem list taki właśnie z podziękowaniami i właśnie nam zapewnił, że zegarek jest bardzo beautiful i że bardzo za niego dziękuję. No, to jeden model jest dedykowany stricte dla Al Pacino, który ma tam jakby nawiązania do takich najbardziej kultowych filmów, które powstały z Alem. Wiadomo, Ojciec Chrzestny, Scarface, mamy tam replikę, na jednej ze stron mamy replikę pistoletu, który Scarface, który Al Pacino używał, w szczególności w tej słynnej scenie. Nie będę już cytował, bo nie nadaje się, bo tam później zasięgi spadały. Zegarek Al Pacino posiada 226 czarnych diamentów, posiada jakby taką głowę z konia z cieknącą krwią, nawiązującą do słynnej sceny z kolei z Ojca Chrzestnego, gdzie pod kołdrą była przesyłka, nazwijmy to, dla jednego z bohaterów filmu. Czyli to jest taki zegarek mocno spersonalizowany? Tak. To i każdy może u Ciebie tak, taki zegarek zamówić? Tak, tak, okay. tak. A Ty jaki masz? Ja nie posiadam żadnego, nie noszę. Jest to teraz... jesteśmy w produkcji i to są bardzo, bardzo kosztowne rzeczy. I ponad pół miliona złotych. Tak, zegarek to jest ponad pół miliona złotych, jedna sztuka. I teraz też w ciągu kolejnych tygodni mamy super możliwość tej współpracy z kolejną bardzo fajną osobą. Także jesteśmy w trakcie projektu i prototypów. Dzieje się. Trudny biznes, zegarki. Ostatnio wziąłem sobie na głowę dwie bardzo trudne rzeczy. Jeden to jest właśnie zegarki, a drugie to jest działanie w klubie Zagłębie Sosnowiec. Oba te tematy w wielu kwestiach mnie przerastają. Obu tych tematów jeszcze muszę się uczyć, podchodzić z pokorą. Popełniam tam błędy w jednym i w drugim. Jeśli chodzi o firmę zegarkową, jest bardzo mało polskich marek premium. Tak naprawdę mamy kilka takich marek, które jeżeli nawet się na świecie wypromowały. Bardzo wysoka jest poprzeczka zawieszona. Kolosalne fundusze tutaj wszystko to pochłania. No my jednak nastawiamy się na rynek bardziej amerykański, bardziej Bliski Wschód, więc te promowanie i jakby ta kampania reklamowa i targetowanie klienta i customer acquisition cost jest naprawdę taki, powiedziałbym, bardzo wysoki. Rafał, jest jeszcze jakieś motoryzacyjne marzenie? W kontekście biznesowym, czy tak prywatnie? Prywatnie. Bugatti to jest bardzo wygórowane marzenie. Czy konkretny model? Zaskoczył mnie Bugatti Veyron, nie wiem, czy miałeś okazję jeździć. Nie. Zaskoczył mnie swoją wygodnością. Jest naprawdę wygodnym samochodem, który da się jeździć. Ale który to będzie Bugatti? To nie jest tak, że jak będę miał Bugatti Veyrona, ty bym kiedyś miał, gdyby się udało, to będę smutny, że nie mam Chirona. Rafał, to ja Ci tego życzę, żebyś spełnił to swoje marzenie o Bugatti, czy to Veyron, czy Chiron, żeby takie auto stanęło w Twoim garażu. U mnie za kurs się nie płaci. Dziękuję Ci za to, że znalazłeś chwilę, żeby ze mną porozmawiać. I tutaj pewnie już dobrze znasz kosztowny drobiazg dla Super. Ciebie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się przyda. Bardzo miło było Ciebie zobaczyć po kilku latach przerwy. Myślę, że moi widzowie też będą zadowoleni, bo dawno Ciebie nie było w mediach, bo zazwyczaj pojawiają się wywiady z Tobą. Te, które teraz się pojawiają, to one dotyczą przede wszystkim Zagłębia Sosnowiec. Jesteśmy generalnie jako klub, ponieważ gdzieś tam integruje się z tym, co się dzieje naturalną kolejną rzeczy, w bardzo trudnym położeniu, jeśli chodzi o ligę. Jest zawód, jeśli chodzi o pewne osoby w klubie, za które też ja się czuję odpowiedzialny. Spędza mi to sens powiek i jest to bardzo trudne. I być może nałożyłem sobie na talerz więcej niż jestem w stanie zjeść, no ale już jest nałożone i teraz trzeba po prostu to piwo wypić. I będę starał się robić, na pewno mówię, to co będzie aktualne w każdym momencie, to będzie emitowane za tydzień, za dwa, za trzy, za pięć, że na pewno nie zostawię tam nikogo na lodzie, na pewno nie zostawię sytuacji. Na tyle będę starał się do końca wszystko poukładać, na ile to będzie możliwe. A też okoliczności, które są na miejscu, nie do końca zawsze na to pozwalają, a czasem nawet utrudniają, więc
temat rzeka. Mam nadzieję, że za 3 tygodnie, kiedy ludzie będą to oglądali, to już po prostu ten dużo da się zrobić. 3 tygodnie w piłce nożnej to jest ogromna ilość czasu. No oczywiście. Dziś dodam tylko, że jest 3 kwietnia. Tak. Rafał, otwórz, bo wiesz. Nie, bo ja koperty to zawsze otwieram, jak ich nie widzę. To można otworzyć nawet teraz. Co my tu mamy? Musisz powiedzieć, co tam jest napisane. Turbo gość. Turbo gość, Rafał, bo jesteś turbo gościem i bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Za rozmowę. To ja dziękuję. Dzięki. Super, dzięki. Będę nosił. Ha, super. Będę nosił. Elka, akurat mój rozmiar poświąteczny.